Polska Partia Narodowa. Lista numer 9. No to forsa! Biorę ten zamek wraz z księżniczką. Lepiej skoczyć do rzeki i utonąć, niż mieć Niemca cudzoziemca. My Polacy w żelazie się kochamy, nie w banknotach. Przecież wszystko jest do kupienia. Ja się na wasz mości śmieci nie pcham nieproszony, więc walcz! Skorumpowane polityczne pseudoelity, sprzedające matkę ojczyznę za brukselskie stołki. Biada im, biada. Politycy w Polsce to karierowicze i tchórze. Choć czasy się zmieniają, zaborczość niemieckiego sąsiada jest jego cechą niezmienną. Obecnie ma ona wymiar gospodarczy. Ruszyła lawina roszczeń niemieckich przesiedleńców, a kolejne rządy w Polsce nic nie robią, aby temu zapobiec. Nie notyfikowano państwom europejskim uchwały Sejmu w sprawie roszczeń niemieckich. Nie zabiega się o gwarancję dla Polski w Konstytucji Europejskiej. Sprzedajne elity nie chcą podjąć nawet próby dochodzenia od Niemiec reparacji wojennych za szkody wyrządzone Polsce w II wojnie światowej. Dlatego też mówimy rodakom, nie lewica, nie prawica, tylko Polska Partia Narodowa. Rycerski wizerunek, otwarta przyłbica. Oto alternatywa Polskiej Partii Narodowej dla tych zakutych łbów w polityce. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski. Wielki kanclerz, Gerhard Schröder i jego przyboczna, Erika Steinbach, jako miłośnicy cudzego mienia, idąc śladami germańskiej ekspansji, wzywają Ciebie, Panie, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo Twoje, którego Wam widać brakuje, podnieść, ślę Wam te dwa nagie miecze. Mieczów i woli walki Ci u nas dostatek, ale i te przyjmę jako wróżbę zwycięstwa i karę za Waszą nieprawość i pychę. Na starej piastowskiej ziemi rusza do polskiego parlamentu Polska Partia Narodowa, aby strzec Polskę przed kolejnym drang na chostem, tym razem w wymiarze ekonomicznym. Polska Partia Narodowa. Lista numer 9.